Cześć, witajcie. Pomyślałam sobie, że nagram dzisiaj taki filmik o tym po prostu, co nowego u mnie. I jeśli Wam się spodoba, to być może częściej coś takiego będę nagrywać, także dajcie koniecznie znać, co o tym sądzicie. Chciałam Wam koniecznie powiedzieć o nowych rzeczach, więc nie wiedziałam też, jak to nagranie zatytułować. No więc tak, po prostu, co nowego u mnie. I słuchajcie, od paru dni mam konto na Instagramie. W końcu po tylu latach zdecydowałam się na to, aby je założyć. I oczywiście możecie mnie tam znaleźć jako Madame Polyglot, także zapraszam serdecznie na tego Instagrama do mnie. I tak sobie pomyślałam, żeby troszkę rozkręcić tego Instagrama, to będę po prostu publikować dosyć dużo zdjęć teraz na początku. I będą tam zdjęcia również z przeszłości, będą też takie teraźniejsze, ale bardzo dużo zdjęć będzie na razie z przeszłości. Z różnych wyjazdów, z Niemiec, z Włoch, z Irlandii. Także sporo tam tego będzie i mam taki plan, żeby publikować przynajmniej jedno zdjęcie dziennie, ale tak sądzę, że to będzie chyba jednak więcej niż jedno dziennie, więc jeśli chcecie, to koniecznie wpadajcie. No, a poza tym będzie tam też trochę takiej prywaty, no, jakieś tam zdjęcia takie, wiecie, czasami nawet jakieś jedzenie wrzucę. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, ani na Facebooku, ani tutaj na kanale, ani na blogu. I tak sobie pomyślałam, że Instagram to jest właśnie może takie miejsce, żeby powrzucać też trochę takich fotek innych. Więc jeśli chcecie pooglądać, to zapraszam. Oczywiście Madame Polyglot na Instagramie. Obecnie oczywiście przygotowuję drugie wyzwanie poliglotki, które będzie już w maju, czyli już niedługo, niedługo. I będę je nagrywać właśnie tutaj, na tym tle. I także testuję w tej chwili. Jeszcze się zastanawiam, jak to w tym roku rozwiązać tak organizacyjnie, ponieważ w tamtym roku rzeczywiście bardzo wiele filmików nagrywałam danego dnia i musiałam je w ciągu tego dnia zmontować i wrzucić. A u mnie ten montaż jednak sporo trwa, ponieważ ja nie jestem zbyt dobra w te klocki. I to był dla mnie wtedy taki straszny maraton, że ja ledwo temu podołałam i nieraz już wieczorami płakałam, że tutaj jest godzina 9, a ja jeszcze nie wrzuciłam tego filmiku na dany dzień, bo on po prostu jeszcze nie był gotowy. I chciałabym tym razem właśnie uniknąć takich sytuacji, uniknąć tego stresu i również mieć trochę więcej czasu podczas tego wyzwania, po to, żeby również móc brać w nim udział, bo ja przecież też będę w tym wyzwaniu brać udział. Także zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nagrać te filmiki wszystkie najpierw, już mieć je zmontowane i po prostu wrzucać każdego dnia. No bo inaczej mogę nie wyrobić i w tamtym roku już nie wyrabiałam, szczerze mówiąc. A myślę, że jednak i na Facebooku, i na Instagramie będą również jakieś zdjęcia, jakieś takie informacje bardzo aktualne z danego dnia dotyczące mojego wyzwania, więc myślę, że to będzie w porządku, jeśli te filmy nagram właśnie wcześniej i już będą wcześniej przygotowane, zmontowane. Ja też wtedy, jeśli będę musiała gdzieś wyjechać, to będę mogła wyjechać i wtedy nic się nie będzie działo i będzie wszystko szło gładko. I a propos wyzwań jeszcze, to mam takie swoje własne, prywatne, już osobne wyzwanie fitnessowe. I ja bym teraz chciała codziennie ćwiczyć razem z kanałem Gym Break. Także do kanału znajdziecie link poniżej. Tam są bardzo fajne wideo z ćwiczeniami. I chyba pierwsze albo drugie z nich to jest takie wideo, które trwa 20 minut i właśnie te ćwiczenia chciałabym sobie codziennie robić i mam nadzieję, że wytrwam i na razie przez miesiąc. Także zaczynam. Jutro zaczynam, no. I jeszcze wielka nowość w moim życiu to jest to, że po pierwsze zaczęłam uczyć dzieci, po drugie zaczęłam uczyć się śpiewać. I to tak się jakoś zupełnie zgrało w czasie, dlatego że ja się zastanawiałam właśnie nad lekcjami śpiewu, bo ja nigdy nie potrafiłam śpiewać, ja śpiewam strasznie, w ogóle nie panuję nad moim głosem, fałszuję, ten głos jest płytki, jest to no, coś okropnego. Dlatego myślałam coraz częściej na tym, żeby zacząć się uczyć śpiewu, ja bym też strasznie chciała grać na ukulele i do tego ukulele też w końcu kiedyś dojdę, także będę śpiewać i grać na ukulele, zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie, tak się właśnie już bardzo poważnie nad tym śpiewem zastanawiałam i pewnego dnia nawet szukałam lekcji śpiewu i właśnie chyba zaraz na drugi dzień napisała do mnie dziewczyna, która szukała nauczycielki języka niemieckiego dla swoich dwóch kilkuletnich dzieci i w stopce miała podaną swoją stronę i kiedy weszłam na tą stronę, to zobaczyłam, że ona również uczy śpiewu, więc to było dla mnie mega w ogóle i także uzgodniłyśmy, że ja po prostu uczę jej dzieci niemieckiego, a ona uczy mnie śpiewu. No i to jest w ogóle fantastyczne, bo ja odkrywam teraz zupełnie nowy, inny świat, o którym wcześniej nie miałam zielonego pojęcia, nie miałam pojęcia na temat emisji głosu, nic nie wiedziałam na temat śpiewania.
A teraz, jak się tego wszystkiego uczę, to jest dla mnie coś tak zupełnie nowego i takiego fantastycznego i takiego nie do pojęcia nawet. Mega po prostu, jestem super zadowolona. No i wielką nowością jest dla mnie oczywiście również uczenie dzieci, ponieważ ja wcześniej nie dość, że nigdy dzieci nie uczyłam, to jeszcze w ogóle niczego nie miałam z dziećmi do czynienia. Ja nigdy nie miałam nic z dziećmi do czynienia. I szczerze mówiąc, taki raczej niepokój budziło to we mnie. I teraz właśnie, kiedy zaczęłam uczyć te dzieci, to jestem zachwycona. W ogóle to, jak dzieci szybko się uczą języka, to jest tak niesamowite. Jak one szybko potrafią powtórzyć coś z idealnym akcentem, jak szybko zapamiętać, to jest niesamowite. To jest w ogóle dla mnie wow! W ogóle wow! Także jestem zachwycona i lubię to też obserwować, jak to się wszystko dzieje, jak ten proces przebiega. To jest super ciekawe, bo ja wcześniej nigdy z niczym takim nie miałam do czynienia. Zawsze widziałam, jak dorośli się uczą języka, ale jak się uczą dzieci, to wcześniej w ogóle po prostu ja to tylko znałam z teorii, ze studiów, natomiast nigdy wcześniej sama tego nie doświadczyłam w żaden sposób i teraz mam do tego okazję i to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, naprawdę no, mega sprawa. No to by było chyba na tyle z nowości u mnie i słuchajcie, mam do Was jeszcze taką prośbę, bo bardzo często ktoś zadaje jakieś pytania w komentarzach, na które te osoby, które już od dłuższego czasu oglądają tutaj u mnie te nagrania, doskonale znają odpowiedź i także słuchajcie, jeśli widzicie, że ktoś o coś pyta i znacie odpowiedź, to proszę odpowiadajcie, bo ja często nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie komentarze, więc ja bym bardzo chciała, żebyście też pomagali sami sobie i jak widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy, to po prostu odpowiadajcie. To naprawdę by było dla mnie super. No i tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się na Instagramie zadomowię na dłużej i że mi się tam będzie podobać. Jak na razie jestem całkiem zadowolona, także koniecznie wpadajcie i jakoś pomóżcie mi tam rozkręcić to moje konto, także no. No, to chyba wszystko. Także trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce, baba!